Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj parę słów na temat porównania Otela Nano z Miniakiem Dwójką. Akurat w ciągu ostatnich 3 dni mieliśmy fantastyczne okno pogodowe i codziennie starałem się latać. Codziennie zrobiłem około 6 lotów, może nawet 8. Głównie latałem tym oto zawodnikiem, mianowicie Nazgulem. Ale przy okazji wczoraj mieliśmy możliwość polatania z Patrykiem równolegle. Czyli on latał Miniaczem Dwójką, ja latałem Otelem Nano. I dzisiaj chciałem się podzielić właśnie tylko tym materiałem, także nie będzie żadnego FPV. Będzie materiał porównawczy, jeżeli chodzi o Otela w stosunku do Mini 2. Nie ma tak dużo materiałów, bo nawet jak jestem sam, to jest mi ciężko uchwycić ten sam lot, to samo ujęcie. A tutaj mieliśmy dokładnie te same warunki, czyli leciliśmy z Patrykiem na wysokości 50 metrów Otel i 60 mini i robiliśmy dokładnie te same manewry kontroler w kontroler. Muszę powiedzieć, że naprawdę Otel ma bardzo dobrą kamerę, świetny zasięg, lepszy zasięg, co ciekawe, od mini. I to, co mi się w nim bardzo podobało, to jest kilka takich rzeczy, które wychodzą właśnie w praniu. Między innymi, jak on już złapie fiksa, czyli złapie sygnał GPS, skalibruje mu się kompas, skalibruje mu się prawidłowo gimbal i cały ogólnie jest gotowy do działania. Jak już wzniesie się w powietrze, to Otel jest chyba jednym z ciekawszych dronów, jeżeli chodzi o małe drony i latanie nim w taki sposób stabilny. Oczywiście po ostatniej aktualizacji, jako że wcześniej była mowa o tym, że były problemy z tym, że za mała prędkość jest rozwijana przez niego. Wczoraj lataliśmy tyłem i to naprawdę dobrze wyszło, dlatego że lataliśmy ze słońcem. Ujęcia były kręcone ze słońcem i naprawdę to dobrze wychodziło. I po ostatniej aktualizacji w ogóle nie czuję tego, żeby silniki mnie ograniczały w jakiś sposób. Fakt, że nie nastawiam się, żeby latać nim szybko, bo to jest mały dron, a wiadomo, że na dużych, większych wysokościach typu 50 metrów jest bardzo wiecznie i nawet na powierzchni jest wiecznie, co słychać na ujęciach. Natomiast mogę powiedzieć, że spisywał się rewelacyjnie. Kamera jest o niebo lepsza od mini. To jesteście w stanie zobaczyć na tych ujęciach. Jeżeli chodzi o zdjęcia, też jest w porządku, bo on już po ostatnim modzie, po ostatnim upgrade'zie ma faktycznie ujęcia wyższej rozdzielczości. W JPEG-ach można w tej chwili 48 megapikseli zdjęcia uzyskać, także to wygląda całkiem nieźle i to jest obiecujący dron, ja bym go absolutnie nie przekreślał. Płacimy więcej niż za mini, ale to nie znaczy, że to jest wyrzucona kasa, bo on sprawuje się coraz lepiej. Myślę, że jeszcze ze 2-3 aktualizacje i będzie naprawdę dobrze. Także zapraszam Was do tego materiału i dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tych dwóch dronach. Który z nich jest ciekawszy, który z nich ma większy potencjał i jak do tego będzie się miał Mini 3. Miłej zabawy! Świetnie, będziemy lecieli teraz z Miniakiem razem. Tak, też mam słaby GPS, 9 anten. Dobrze, ja nie się wiem, wzniosę. Rafał, chciałbyś, żebym tu nagrał ekran? Tak, jeśli możesz, to bardzo cię proszę. Będę na 50 metrach. To ciebie będę prosił, Patryk, żebyś wszedł na 60 metrów mniej więcej. Okay. I zobaczmy przede wszystkim, jakie tutaj mamy ustawienia, jeżeli chodzi o wideo. 4K i daje plus 3 na FV. Ja tutaj mam 25 klatek na sekundę w tej chwili. 25. Dobra, to możemy. Proszę cię, Patryk, żebyś przeleciał na 60 metrów wysokości. Raz. Okay. Dobra, i lecimy teraz, nagrywamy. Start i lecimy recording. Do tyłu, Patryk. I teraz powiedz mi, jakie masz odczyt prędkości. Muszę na sinę dać. Mhm. Full do tyłu, tak? Tak. Prędkości to jest 5 metrów na sekundę. Mhm, to dobrze, to lecimy 7, podobną 5, prędkością. Super, tak jak teraz, idealnie. Troszeczkę teraz leciutko drążkiem na dół i w lewo, leciusieńko w lewo, bo nam rzeka odchodzi w lewo. Mhm. Delikatnie, no. I zaraz sobie i teraz prostujemy, czyli pionowo w dół.
bardzo fajnie, idziemy we dwóch. Będzie można porównać te ujęcia. Dobra. Ok, i teraz lekko w prawo, w prawo, w prawo. Signal. Tak? Czyli Otel ma jednak lepszy zasięg. A może mi się tak wydaje. Trzeba się obrócić, tak mi się wydaje. Dobra. Słuchajcie, po tym pierwszym przelocie ciekawostki, tutaj parę ciekawostek jest, które zauważyliśmy, a mianowicie miniacz łapie interferencje, jak jest w sąsiedztwie transmitera, nadajnika, jeżeli chodzi o Otel. Otel pod kątem zasięgu się spisywał naprawdę dzisiaj dobrze. Dół, dół, w dół jeszcze. Tak, i jeszcze kawałeczek, bo już jesteśmy 300 metrów i to nam wystarczy. I muszę powiedzieć, że tutaj jedyna rzecz, która mi dokucza obecnie, to jest fakt, że przy łapaniu fiksa, czyli przy starcie, trzeba mu poświęcić trochę uwagi i trzeba startować z płaskiej powierzchni. Taka mata niestety nie zdaje egzaminu. No, teraz go damy sobie wyżej. Ciach, pionowo i w poziomie. Step 3, krok trzeci. Skalibrowany. Ok. No to teraz zobaczmy, initializing aircraft attitude. Please take off later. Już jestem w stanie odpalić, otóż nie. Teraz nie jestem w stanie. Słuchaj, żurawie. I nadal nie jestem w stanie odpalić. A inicjalizuję attitude. Gimbal, tak? Is self-checking. Please take off later. Znowu. Self-checking. Poszło. Ruszamy. Home point has been refreshed. Świetnie. Obraz jest bardzo ładny, jeżeli chodzi o Otela. Naprawdę dobrze wygląda ten obraz. Druga rzecz, którą zauważyłem u niego, to jest to, że przy zdjęciach o większej rozdzielczości, czyli 6x8 czy 8x6, mamy taką sytuację, że tylko w JPEG-ach robi to zdjęcie, natomiast w mniejszej rozdzielczości już mamy RAW, czyli RAW-y i JPEG-i. To jest to. Miniacz spisywał się całkiem fajnie, ale dzisiaj Otel na wietrze naprawdę dał radę. Razem nagrywaliśmy równolegle. Myślę, że to będzie też fajnie, żeby porównać te dwa ujęcia. Ale tak czy inaczej, stereotyp jest taki, że wszyscy chwalą miniacza, ale ja muszę powiedzieć, że Otel Robotics, jak jeszcze wejdą ze dwie aktualizacje, no, to będzie naprawdę mega dron i on jest co najmniej o klasę może być lepszy, bo ma po prostu lepszą kamerę. Tu jest sensor półcalowy. Ten sensorek już, on powoli wychodzi z obiegu. Już nawet w smartfonach, tak, jest zastępowany lepszy, jest półcalowym. I teraz, Patryk, zobaczymy, start co się recording. Stanie. Jedzie tylko do przodu, nic nie robimy więcej. Nie, już nawet żadnych manewrów. Dobra. I teraz powiedz mi, jaką masz prędkość. Ja mam 17... Nie zapało. No, 18 6. km na godzinę. Chyba trochę poprawili, jeżeli chodzi o 6 ten... Mam. 6 metrów na sekundę metrów masz. Na sekundę, ale jestem sine, nie w normalnym. To dobrze, no to masz bardzo podobnie jak ja. Teraz pokazuję ci, że masz interferencję, tak? Czyli zasięg ma Otel lepszy z tego wynika, bo on w ogóle nie pokazuje, żeby cokolwiek się działo. Z wiatrem mam wrażenie, że trochę poprawili, bo ja lecę tutaj mniej więcej 18 kilometrów na godzinę, czyli jakieś 5-6 metrów na sekundę. I to jest w porządku. Zaraz tutaj skończymy to nagranie.
ty zrobiłeś? Wpadłeś do wody? Leoś? O matko. Przecież on wpadł tutaj. Jeszcze do przodu, dawaj do przodu, Patryk, dawaj do przodu, jeszcze troszkę, stop. Pięknie. Bardzo ładnie. Słuchajcie, bardzo fajna sesja kolejna za nami, dzięki ci Patryk, również stary. Dzięki. A słuchajcie, dzisiaj znowu cztery drony były dwa na Zgule, Miniak, a także Otel. I muszę powiedzieć, że dla mnie dzisiaj zaskoczeniem był Otel, że Nano w takim terenie sobie dał świetnie radę. Dobry zasięg, z wiatrem poradził sobie. I pod kątem sygnału i stabilności, interferencji, co prawda na początku pokazywał kompas, to chyba było z nim najlepiej. Słuchajcie, dzięki za oglądanie do końca tego materiału. Dla osób, które są zainteresowane, bo jeżeli zostałeś tutaj do końca, to znaczy, że jesteś zainteresowany, zainteresowana więcej, bardziej. Stworzyłem program cały team, który nazywa się Team 250 Gramów Szczęścia. Tam odpowiadam na pytania, wspieram, jest dostęp do materiałów, jest wsparcie na każdym etapie, od zakupu aż po naprawy, wymiany gwarancyjne, DJI Care czy inną formę wymian, jeżeli chodzi o ubezpieczenie. Przepisy, są warsztaty dotyczące użytkowania poszczególnych dronów, także aplikacyjne. Mamy też sesję live, specjalną grupę facebookową, społeczność. I do tego wszystkiego chciałbym Cię zaprosić i zachęcić. Jeżeli zapisy są w danej chwili zamknięte, bo ja też zamykam zapisy, żeby móc się skupić na tworzeniu takich filmów jak teraz dla Ciebie, to trzeba wpisać się, proszę Cię, żeby wpisać się na listę oczekujących i jak zbierze się grupka, to ja wtedy wpuszczam i weryfikuję członkostwo grupowo. Także zapraszam Cię bardzo serdecznie. Link znajdziesz w pierwszym wierszu w opisie filmu. A dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych epizodów już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!